Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie na kanale Veto. Ja nazywam się Mikołaj Myśliwiec i dzisiaj chciałbym porozmawiać o szwajcarskim systemie politycznym, a konkretnie o tym, czy szwajcarska demokracja może być szansą dla Polski. Szansą na lepszą rzeczywistość w sferze gospodarczej, lepszą ochronę wolności, czy lepszą ochronę z naszego zdrowia, życia, mienia. Ale oczywiście nie chciałbym o tym rozmawiać sam, bo dzisiaj w Veto, na naszym kanale Veto, mamy gościa specjalnego, a tym gościem jest polski ekonomista, polityk, historyk, ale też, mimo że jest Polakiem, to pracownik szwajcarskiego ministerstwa, jednego ze szwajcarskich ministerstw, o tym też pewnie powiemy później, ponieważ wiele lat już ta osoba mieszka na emigracji, ale również profesor na uniwersytecie w Bolonii, w Miami, w Mumbai, w Frymburgu, Lusace, ale przede wszystkim chyba gorący zwolennik, orędownik szwajcarskiego modelu demokracji bezpośredniej, pan profesor Mirosław Matyja. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze, witam widzów i słuchaczy. Jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, ja tak chciałem dopytać, bo jak właśnie czytałem pana opis pana na Wikipedii, pana osoby, ma pan na tylu uniwersytetach pan wykłada. Jak pan łączy czas? Bo wiem, że oprócz tego również jeszcze jest pan autorem wielu publikacji. Jak to pan wszystko łączy? Znaczy, pan nie jest pierwszy, panie redaktorze, który mi zadaje to pytanie i mam nadzieję, że to jest jedyne pytanie, na które nie odpowiem, bo ja sam po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale jakoś to próbuję łączyć. No to oczywiście moim szczęściem jest to, że badanie naukowe jest moją pasją. No a jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią i jak pan powiedział, demokrację bezpośrednią jako szansę dla Polski, to ja widzę to oczywiście w moich korzeniach, bo jakby nie było, pochodzę z Polski, urodziłem się w Polsce, jestem nadal podwójnym obywatelem. A obywatelstwo szwajcarskie i polskie, jeśli dobrze kojarzę, tak? Obywatelstwo szwajcarskie i polskie, a praca na różnych uniwersytetach, no to nie jest tak, że ja muszę pracować tam codziennie na każdym uniwersytetu. Także. No i jasne, tak. A to ministerstwo, bo wiem, że jest pan również właśnie pracownikiem ministerstwa szwajcarskiego, jednego z ministerstw. Jakie to ministerstwo? To jest Ministerstwo Gospodarki, a raczej my raczej tutaj w Szwajcarii nie mamy ministerstw, tylko mówimy o departamentach. To jest Departament Gospodarki, bo ja jestem w pierwszej linii ekonomistą. Aha. Jest pan tam doradcą, czy w jakiej roli? Ja jestem ekspertem, jeśli chodzi o analizy ekonomiczne i analizy makroekonomiczne, jeśli tak mogę ogólnie powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły. Ja powiem panu, że pana nazwisko po raz pierwszy właściwie stało się dla mnie znane, kiedy czytałem pana książkę i to była książka Szwajcarska demokracja szansą dla Polski. To jest właśnie też tytuł naszego dzisiejszego wywiadu, dlatego to nie jest przypadek. Ale wiem, że też tych publikacji jest więcej, prawda? Jakby pan mógł może przybliżyć kilka książek, z których jest pan najbardziej dumny i które mógłby mi pan chociażby polecić. Bardzo chętnie. Oczywiście ta książka albo książeczka Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, ona została bodajże 3 lata temu opublikowana, ale ona stała się w pewnym sensie powiedzmy poradnikiem dla ludzi, którzy zaczęli się interesować demokracją bezpośrednią w Polsce i między innymi dla tego ruchu WIR. Oczywiście to stała się taką podstawową lekturą. Trochę szkoda, że inne książki poszły w zapomnienie, bo ja w tej książce Szwajcarska demokracja szansą dla Polski opisuję dokładnie szwajcarski system polityczny. Natomiast tam jest zaledwie parę zdań na temat możliwości wprowadzenia tego systemu w Polsce. Ja bym raczej polecał moje dwie następne książki pod tytułem Polska semidemokracja, gdzie opisuję wady polskiego systemu politycznego i oczywiście Ewolucja zamiast rewolucji, gdzie już bardzo dokładnie opisuje możliwości wprowadzenia demokracji oddolnej, bezpośredniej w Polsce. Także te dwie książki bym bardzo polecał. Oprócz tego Kulisy polskiej demokracji, również coś takiego mam tutaj zapisane. A, oczywiście, Kulisy polskiej demokracji napisałem wspólnie z Janem Kubaniem i Januszem Sanockim. Jak najbardziej też bym tą książkę polecał. No i oprócz tego
bo my mówimy cały czas o demokracji, przynajmniej na razie demokracji bezpośredniej w Polsce, ale ja udzielam się również międzynarodowo, napisałem książkę pod tytułem po angielsku, w języku angielskim Utopia albo Szansa, Utopia o Szansę. I ta książka staje się popularna w kręgach międzynarodowych, powiedziałbym nawet bardzo popularna w Indiach, Indonezji. Nawet... I szykuje się również jakaś konferencja międzynarodowa w marcu bodajże, międzynarodowa lub w Polsce, też nie do końca pamiętam, ale widziałem na pana profilu, na pana fanpage'u. Tak, zgadza się, a widzę, że pan jest na bieżąco z moimi informacjami. Tak, śledzę. To myśmy się dogadali z ludźmi z uniwersytetów w Indiach, w USA i szczególnie w Indonezji i postanowiliśmy poprowadzić taką konferencję na temat różnych systemów demokratycznych w różnych krajach, bo jak wiadomo, każde państwo określa się, albo prawie każde państwo określa się jako demokratyczne, niemniej jednak niewiele państw na świecie jest rzeczywiście demokratycznych. I to będzie bardzo ciekawa konferencja, bo zaprosiłem różnych naukowców, specjalistów od demokracji z różnych państw. Czyli na przykład jakiś to pan naukowiec... jest organizatorem tej konferencji? Ja jestem organizatorem, tak. Na przykład ktoś z Maroka będzie opowiadał o demokracji marokańskiej, ktoś z Indonezji o demokracji indonezyjskiej i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mnie chodziło bardziej o to, żeby sprowokować międzynarodową debatę na temat demokracji i jednocześnie moim celem zawsze tym pierwszorzędnym albo drugorzędnym jest popularyzacja demokracji bezpośredniej, której jestem absolutnym zwolennikiem, jak pan redaktor wie. I właśnie chciałem tak tutaj od razu do tego nawiązać, ponieważ no właśnie, czy pan jest, można powiedzieć, zna pan od podszewki to, jak wygląda szwajcarski system demokratyczny? Zna pan również to, jak wygląda polski system demokratyczny, więc w ogóle ustrój semidemokratyczny, tak pan to nazywa. No właśnie, powiem panu, że w Polsce wiele osób, bardzo dużo osób jest po prostu zrażona do demokracji. Uważają, że to jest po prostu tyrania większości, która prowadzi do raczej odbierania wolności, a nie jej utrzymywania, do tego, że ta demokracja, że głupich jest więcej niż mądrych, oni głosują i potem ten socjalizm się rozrasta. No właśnie, a jednak przykład Szwajcarii pokazuje, że niekoniecznie wcale tak musi być. I właśnie tutaj takie byłoby moje pytanie, no właśnie, jakby miał pan powiedzieć albo porównać dwa nasze te systemy, polski czy szwajcarski, jakie są podstawowe różnice, bo tak naprawdę teoretycznie przynajmniej i tu demokracja występuje, i tam demokracja występuje, ale czy naprawdę? W Polsce mamy demokrację parlamentarną. Ta demokracja w Polsce istnieje od 30 lat. 30 lat temu było wszystko dobre, byleby nie demokracja ludowa, prawda? I doszło do wprowadzenia demokracji parlamentarnej. Ta demokracja jest ciągle według mnie w powijakach. Ja ją nazywam polską semidemokracją, ale chodzi o to, że ta demokracja w Polsce funkcjonuje z reguły raz na 4 lata, czyli w trakcie wyborów. Między wyborami zapomina się o społeczeństwie obywatelskim. Ludzie nie mają nic do powiedzenia. Weźmy po drugiej stronie Szwajcarię, ten naród szwajcarski, obywatele szwajcarscy, oni są ciągle wciągani w system polityczny, w system decyzyjny, dlatego że mają do tego odpowiednie instrumenty, którymi jest przede wszystkim referendum. Referendum to jest po prostu instrument, który kreuje prawo i zapewnia kontrolę społeczeństwu. Ale my też w Polsce mamy referendum. Czym się różni to szwajcarskie referendum od naszego? Dlatego, że aby mogło dojść do referendum, muszą być funkcjonalne instrumenty, które inicjują referendum. W Szwajcarii to jest tak zwane weto obywatelskie i inicjatywa obywatelska. Krótko mówiąc, jeśli komuś się jakaś ustawa szwajcarska nie podoba jakiemuś ugrupowaniu, czy nawet prywatnej osobie, on może zainicjować zebranie 50 tysięcy podpisów i po tym dochodzi do referendum i w referendum decyduje naród, decyduje społeczeństwo obywatelskie, czy daną ustawę odrzucić, czy ją ewentualnie zmodyfikować. I tutaj jest ta siła tego społeczeństwa, które, jak ja zawsze mówię, ono nie śpi, ono czuwa. Drugim instrumentem jest inicjatywa
obywatelska, która z kolei może doprowadzić do zmiany konstytucji. Czyli zbieramy w Szwajcarii 100 tysięcy podpisów i na podstawie tych 100 tysięcy podpisów dochodzi znowu do referendum, ale musi dochodzić do referendum wiążącego i bezprogowego i głosujemy, czy dokonujemy jakiejś zmiany w zapisie konstytucji albo wprowadzamy nowy zapis do konstytucji. W Polsce, tak jak pan zauważył, owszem, istnieje referendum na podstawie artykułu 125 Konstytucji. Niemniej jednak ta idea referendum i równocześnie inicjatywy obywatelskiej, która również w Polsce funkcjonuje, prowadzi donikąd, czyli do Sejmu. Bo Sejm ostatecznie decyduje o tym, czy dana ustawa, czy dana inicjatywa zostanie przyjęta, czy nie zostanie przyjęta. A teraz weźmy z kolei fakt, jak wybierany jest polski Sejm. Na zasadzie list partyjnych. Tak, a w Szwajcarii jak to wygląda? W Szwajcarii nie ma czegoś takiego jak progowość, jeśli chodzi o wybory do parlamentu, ale... Nie ma progu wyborczego, tak? Nie ma progu wyborczego, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, szwajcarski parlament, on nie jest tak mocny jak polski Sejm, bo nie może być tak mocny, dlatego że istnieje ta naturalna opozycja, którą jest społeczeństwo. Tak, bo społeczeństwo może zawsze właśnie w referendum na przykład zawetować jakąś ustawę, tak? Albo wprowadzić swoją poprawkę do konstytucji i politycy co, nie mogą już, jeśli w referendum naród przyjmie jakąś poprawkę do konstytucji, to politycy w parlamencie mają jakąś możliwość, żeby temu... Nie mogą zabrokować woli większości obywateli. Nie mogą, dlatego że decyzja pochodzi od suwerena. A suwerenem, jak wiadomo, nie jest rząd ani parlament, tylko naród. No tak, w naszej konstytucji w artykule 4 również jest to zapisane, że władza należy do narodu. Tak? Znaczy, i tylko, że to właśnie nie tylko, że to jest nierealizowane. Taka jest pana diagnoza w Polsce. Znaczy, może ja pana zaskoczę, ale ja muszę panu powiedzieć, że konstytucja w Polsce jest przestrzegana. Moja wypowiedź bardzo prowokacyjna. Dlaczego jest przestrzegana? Bo w wielu artykułach konstytucji czytamy... Chyba, że ustawa stanowi inaczej. Tak, to prawda. To są, tak, chyba, świetne że ustawa zapisy. Stanowi inaczej. Tak, prawda? Tak, to prawda. Weźmy artykuł 22 polskiej konstytucji. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Ono jest dopuszczalne na drodze ustawy. No właśnie. Czyli jesteśmy przy ustawie. Czyli w Polsce paradoks polega na tym, że ustawa stoi ponad konstytucją de facto. A kto uchwala ustawy w Polsce? Partyjny Sejm. Dlatego konstytucja po prostu nie jest respektowana, dlatego że ustawa stoi ponad konstytucją. I tutaj mamy polityczny paradoks polskiej semidemokracji. Powiem panu szczerze, że nawet ostatnimi czasy w Polsce rozporządzenia stoją ponad konstytucją i ustawami. Tak to niestety wygląda w praktyce. No oczywiście, bo w Polsce to idzie od dołu. Jest rozporządzenie, potem jest ustawa, potem jest konstytucja, ale zawsze gdzieś po drodze jest Sejm, prawda? Tak, to prawda. I tutaj jest, tu jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że niektórzy mówią, a konstytucja jest dobra, tylko trzeba jej przestrzegać. No ale przecież ona jest przestrzegana, dlatego ustawy się rodzą. Ale jak one funkcjonują? Weźmy Szwajcarię. W Szwajcarii ustawa rodzi się mniej więcej w przeciągu 2 lat. W Polsce jest moda na specustawy, na ustawy, które są uchwalane od nocy. W 8 godzin. Tak. W Polsce wicemarszałek Sejmu jest w stanie powiedzieć, że będzie ustawa, ale nie wolno mu powiedzieć, jaka ustawa. To gdzie jest to społeczeństwo, ja się pytam? Gdzie jest... Czyli w Szwajcarii to dwa lata trwa średnio, tak? Czyli jakby chciał na przykład, bo tam Rada Federalna, czy Rada Federalna, nie, parlament powiedzmy szwajcarski, chciałby dzisiaj napisać ustawę i za 2 dni, żeby była przyjęta. Może to zrobić? Nie może tego zrobić, ale po pierwsze z prawnego punktu widzenia, a po drugie jemu się to nie opłaca. Bo zaraz będzie weto na przykład. Właśnie. Dlatego ważne są konsultacje społeczne, ważne są rozmowy ze związkami zawodowymi, z grupami interesów, z partiami politycznymi. Chodzi o to, aby mieć po prostu to szerokie poparcie społeczne, dlatego żeby ta praca miała sens, bo w przeciwnym razie nastąpi weto, i ustawy tak czy owak nie będzie. To jest w sumie bardzo proste. Tak, no ma to głęboki sens to, co pan mówi. I chciałem tak jeszcze zapytać o pana opinię na ten temat. Na temat mianowicie taki, że
Jak sprawdzałem w takim indeksie, bodajże Heritage, chyba tak się nazywa, to jest ranking wolności gospodarczej w różnych państwach świata. Szwajcaria jest tam bodajże na trzecim miejscu na świecie, na pewno w pierwszej dziesiątce, ale też bardzo wysoko, chyba w pierwszej piątce. Czy upatruje pan właśnie w systemie tym politycznym, ustrojowym, to, że Szwajcaria tak wysoko stoi w rankingach wolności gospodarczej? Oczywiście, dlatego że, znaczy, wyjdźmy od tego, jak już pan zaczął mówić o wolności. Wolność w demokracji, ona nie pochodzi od natury. Wolność w demokracji pochodzi od ugody społecznej, od konsensusu społecznego. I weźmy demokrację parlamentarną, taką demokrację parlamentarną mamy w Polsce. Społeczeństwo godzi się w wyborach wybiera określoną partię polityczną. Ta partia polityczna potem w parlamencie kreuje ustawy, ona kreuje prawo. I to prawo dotyczy również wolności gospodarczej, wolności prywatnej, wolności społecznej, prawda? I tutaj, jeśli weźmy pod uwagę Polskę, jeśli jedna partia polityczna dominuje, to ona zaczyna kreować tą wolność albo brak wolności dla obywateli. Natomiast w Szwajcarii sytuacja jest taka, że społeczeństwo kreuje prawo, czyli ono, społeczeństwo kreuje prawo dla siebie i to prawo jest potem filtrowane w referendum. Dlatego ta wolność automatycznie staje się może nie większa, ale bardziej dostosowalna do warunków, w jakich to dane społeczeństwo żyje, bo nie ukrywajmy, państwo jest aparatem przymusu. Tylko zależy, jak ten przymus jest egzekwowany. Jeśli ten przymus jest egzekwowany za pomocą społeczeństwa, które współdecyduje o swojej wolności, to ta wolność staje się automatycznie szersza, bardziej akceptowalna przez wszystkie organizacje i ugrupowania społeczne i oczywiście osoby prywatne. Dlatego to nie jest przypadek, że wolność gospodarcza i społeczna w Szwajcarii jest o wiele bardziej szeroka niż w innych systemach politycznych. I co by pan powiedział na przykład tym sceptykom demokracji, którzy uważają, wolność traktują za wartość samą w sobie i dlatego właśnie obawiają się demokracji, że jeżeli byśmy na przykład zrobili w Polsce referendum z wynikiem wiążącym, czy dali obywatelom większą możliwość współdecydowania, na przykład za pomocą takiej realnej inicjatywy obywatelskiej, no to zaraz społeczeństwo tutaj zagłosowałoby za dodatkowymi zasiłkami, za jakimś podstawowym, za dochodem podstawowym, bezwarunkowym i tak dalej. Co by pan powiedział takim osobom? No, ja bym powiedział tak, przede wszystkim, że jest coś takiego, wolność nie jest równa wolności, jest wolność negatywna, jest wolność pozytywna. Wolność negatywna funkcjonuje na zasadzie każdy robi co chce. Wolność pozytywna to związana jest z własnym rozwojem, z rozwojem społeczeństwa w określonych ramach. Ramach, które są regulowane za pomocą regulatora, jakim jest państwo. I to jest taki stereotyp demokracji bezpośredniej, który mówi, aha, to przegłosujemy to, przegłosujemy tamto. Ale tutaj jest kwestia dokładnego ustalenia w konstytucji, co w tych ramach wolno, a czego nie wolno. Bo są na przykład sprawy w Szwajcarii, ważne sprawy, jak na przykład budżet, które nie podlegają wetu obywatelskiemu. I tutaj jest kwestia, jak sformułować w konstytucji, w przyszłej konstytucji, o której zawsze mówię, tą kwestię weta, inicjatywy i referendum. Ale i poza tym ludzie myślą, że zebranie 100 tysięcy podpisów spowoduje od razu zmianę zasiłków i tak dalej, i tak dalej. Nie, jeszcze referendum musi być. Musi być referendum i kampania przedreferendalna prowadzona jest przez różne, wszystkie ugrupowania społeczne, polityczne i tak dalej. I mi się wydaje, że z czasem to społeczeństwo obywatelskie przekona się, że decyduje nie dla... Dojrzeje, że nastąpi socjalizacja tego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, ono dojrzeje i ono się przekona z czasem, że ludzie nie podejmują decyzji dla siebie, tylko podejmują decyzji dla państwa, które należy do nich. I to jest ta kwestia tego przewartościowania, ale to jest bardzo, bardzo ważny argument, który pan poruszył.
Istnieje owszem takie niebezpieczeństwo, ale można się obwarować dodatkowymi warunkami. Bo ja oczywiście nie optuję za demokracją bezpośrednią w Polsce jako taką, tylko za systemem komplementarnym, który by częściowo oddawał władzę społeczeństwu. Tak zwana demokracja mieszana, tak? Tak to się chyba nazywa. Demokracja mieszana i chodzi mi również o to, aby społeczeństwo wreszcie przejęło kontrolę nad rządzącymi. Nie chodzi o to, żeby sami sprawowali władzę w każdym możliwym aspekcie, tylko żeby była ta kontrola, prawda? Tak pewien nadzór i taka naturalna opozycja wobec rządzących. Żeby mieli tą możliwość reakcji, bo w tym momencie obecnie ta możliwość istnieje raz na 4 lata. Ale jaką mamy gwarancję, że następny rząd będzie lepszy od aktualnego i tak dalej, prawda? I to nie dotyczy tylko Polski, ale w ogóle wszystkich demokracji parlamentarnych na świecie, które obecnie się przeżywają. A dlaczego się przeżywają? Mamy następny problem tutaj. Z reguły demokracja opiera się na 3 filarach. To jest egzekutywa, legislatywa i judykatywa, prawda? Obecnie w ciągu ostatnich 20-30 lat doszły jeszcze 2 siły. To są media i to są wielkie korporacje, lobbying. I one wpływają negatywnie, bo nikt zdrowo myślący nie powie, że tylko te 3 siły funkcjonują w Polsce. Wszyscy wiemy, że również korporacje i media manipulują nie tylko opinię publiczną, ale również działalność Sejmu Polskiego. Tak, i myślę, że to jest bardzo głęboki temat i na pewno warty poruszenia. Myślę, że o tym można zrobić również jeszcze osobny materiał, bo tak dużo osób się właśnie boi, że media mogłyby zmanipulować opinią publiczną tak mocno, że wynik byłby wypaczony. Ale tak chciałem jeszcze dla widzów nawet powiedzieć o 3 przykładach. Ja też prześledziłem wyniki niektórych referendów w Szwajcarii. Na przykład no już to sławne, chyba potrójne nawet, referendum, w którym Szwajcarzy wypowiedzieli się, że nie chcą wstępować do Unii Europejskiej. To już sprzed kilkunastu lat, albo kilkudziesięciu nawet. Ale nawet takie bardzo świeże przykłady. Na przykład było też referendum o przyznaniu, czy będzie mógł być przyznany zasiłek tacierzyński dla ojców, prawda? To chyba nawet w tym roku. Wiem, że Szwajcarzy to przyjęli. Natomiast było też referendum chyba albo w tym roku, albo w ostatnich latach na temat przyznania ludziom bezwarunkowego dochodu podstawowego. Prawda? Było takie. I to chyba Szwajcarzy odrzucili w referendum. Zgadza się? Zgadza się. Znaczy, jeśli chodzi o kwestie typu społecznego, no to można jeszcze mówić o referendum o przedłużeniu urlopów. Szwajcarzy też odrzucili. Czyli tutaj widzimy, że... Jest jakaś odpowiedzialność za... Odpowiedzialność, no. Chociaż kwestia jest taka, obojętnie w jakim kraju, panie redaktorze, czy to jest Szwajcaria, czy to jest Polska, czy to są Stany Zjednoczone, jak dochodzi do referendum, ludzie zawsze głosują według 3 kryteriów. Pierwsze kryterium, obojętnie w jakim systemie politycznym, to jest portfel. Czyli po prostu opłaca mi się to, czy to się nie opłaca. Drugie kryterium to są różne... To jest tradycja, to jest rodzina, to jest religia, to są to, co wynieśliśmy z domu, prawda? Na przykład jako chrześcijanin głosowałem na przykład w Szwajcarii przeciwko budowie minaretów i tak dalej. I wreszcie trzecie referendum, dopiero na trzecim miejscu jest przynależność polityczna. To znaczy do jakiej partii należy, do jakiego ugrupowania politycznego należy. I to są te 3 kryteria. I tutaj widzimy, że w Szwajcarii to pierwsze kryterium w tych referendach, o których Pan mówił, ono nie było dominujące. Panie profesorze, chciałem jeszcze tak zapytać, myślę na koniec, jak wygląda teraz życie w Szwajcarii? Bo Pan rozumiem, cały czas w Szwajcarii mieszka przez ten okres czasu. Jak wygląda życie w Szwajcarii w czasach koronakryzysu? A może bardziej chodzi mi o to, w jaki sposób władze czy rządzący podchodzą do tego wszystkiego, co mogą zrobić, co mogą zakazać, co mogą nakazać. Jak to w ogóle wygląda? Bo chciałbym tak to jakoś porównać do naszej polskiej rzeczywistości. Znaczy, ja tutaj muszę znowu nawiązać do... Może, czy będzie limit osób przy wigilijnym stole? Bo w Polsce ostatnio wyszło w rozporządzeniu, że 5 osób może być przy wigilijnym stole.
Nie, u nas tego nie ma. Ja od razu muszę wyjść znowu od systemu politycznego w Szwajcarii. Myśmy mówili o demokracji bezpośredniej, ale system polityczny Szwajcarii zasadza się z jednej strony na, bazuje na demokracji bezpośredniej, a z drugiej strony na federalizmie. Czyli po prostu gminy w Szwajcarii i kantony, czyli to jest odpowiednik powiedzmy polskich województw, mają bardzo duże kompetencje. I to właśnie kantony decydują o tych zakazach i nakazach i tak dalej. Tylko w tutaj w wypadku Szwajcarii trudno jest mówić o zakazach i nakazach, to są polecenia. Czyli na przykład my mamy polecenie noszenia masek, my mamy polecenie... A co jeśli ktoś nie zastosuje się? Dostanie mandat? Mówi się o mandatach, ale z reguły są upomnienia tylko. Upomnienia. A są na przykład jeśli chodzi o... To są po prostu... To funkcjonuje w ten sposób, że rząd wychodzi z założenia, że trzeba pociągnąć ze sobą społeczeństwo, że trzeba przekonać... Nie zmusić, tylko wydać zalecenia. To są zalecenia. Wierzyć, że no jednak odpowiedzialność ludzi będzie na tyle duża, że sami w swojej głowie będą w stanie to przetrawić i... Zgadza się, dlatego że są suwerenem i mają tego świadomość. I dlatego my, to co my w tej chwili robimy w Szwajcarii, to jest ta droga pośrednia pomiędzy modelem szwedzkim, a modelem powiedzmy niemieckim, austriackim czy polskim. Czyli po prostu nie mamy takich ostrych zaostrzeń, nikt nam nie mówi dokładnie, z kim mam się spotkać i kiedy mam się spotkać i ile osób przy stole i tak dalej. To jest... A czy rządzący mogliby, gdyby chcieli, mają do tego narzędzia? Załóżmy, że w jakimś kantonie chcieliby, no nie wiem, pozamykać wszystkie galerie handlowe i za otwarcie będą mandaty. Czy mogą to zrobić? Mają, oczywiście mają te możliwości i tutaj są duże różnice między kantonami. Dlatego niektóre kantony, te, które są bardziej zagrożone koronawirusem, one mają ostrzejsze obostrzenia, natomiast tam, gdzie jest mniej, to funkcjonuje to zupełnie inaczej. Ja nie mówię, że my w ogóle nie mamy obostrzeń, ale nie ma tej... tego lęku, tego strachu przed tym, że dostanę mandat albo że dostanę jakąś karę i tak dalej, bo rządowi udało się po prostu pociągnąć to społeczeństwo, przekonać do wspólnego działania i tutaj ja widzę bardzo dużą solidarność, jeśli chodzi o poczynania społeczeństwa. A myśli pan, że może być na przykład, czy może coś takiego wystąpić w Szwajcarii, jak na przykład przymus szczepień na koronawirusa? Czy to jest w ogóle do zrobienia w tym systemie politycznym? Absolutnie nie. To jest, ja wiem, że to jest temat, modny temat teraz w mediach, ale przecież jest coś takiego na świecie jak prawa człowieka i obywatela. I tutaj moim podstawowym prawem między innymi jest decyzja, czy ja mam szczepić, mogę się zaszczepić, chcę się zaszczepić, czy się zaszczepię. I to funkcjonuje w Szwajcarii tak samo w przypadku dzieci. My nie musimy dzieci szczepić w Szwajcarii. To jest decyzja rodziców. Także... No tak, to ja to bardzo dobrze rozumiem. Prawa człowieka i obywatela w Polsce również obowiązują, bo obowiązują wszystkich ludzi na świecie. Tylko problem jest taki, że w Polsce przepisy czy ustawy są takie, że państwo jednak ma narzędzia do tego, żeby ludzi zmusić. Pytanie, czy w Szwajcarii takie narzędzia też ma i to, że nie ma przymusu szczepień jest tylko dlatego, że rząd łaskawie nie robi tego, czy po prostu nawet nie ma takich narzędzi? Nie istnieją takie narzędzia, bo to musiało być znowu na zasadzie, funkcjonować na zasadzie kantonalnej, a teraz rząd Szwajcarii już w tej chwili się wypowiedział, że szczepień przymusowych nie będzie, chociaż ja nie wiem właściwie po co oni w ogóle to mówili, bo to jest dla mnie tak jasne, że... No to może dla pana jako mieszkańca Szwajcarii to jest jasne, dla mieszkańców Polski to nie jest zupełnie jasne. Mógłbym je zmusić, żebym miał się zaszczepić. Ja nie widzę takiej możliwości. My nie mamy takich instrumentów po prostu. Rozumiem. Czyli musiałby to jest być jakby... wprowadzony stan wojenny, panie redaktorze, a ten stan wojenny ostatnio tutaj funkcjonował w czasie II wojny światowej i to byłaby po prostu... Nie, to świat by się po prostu przewrócił łącznie ze Szwajcarią, jeśli by w ogóle doszło do przymusowych szczepień. Rozumiem. Ta dyskusja w ogóle wydaje się paradoksalna i ja chcę też moim słuchaczom polskim powiedzieć, że w Unii Europejskiej też nie będzie szczepień przymusowych i ja nie wiem skąd w ogóle ten pomysł,
że mogłoby coś takiego być, chociaż z drugiej strony polskie władze są nieobliczalne. To z tym Właśnie o to spłacam chodzi. Tak, to całkowicie. nawet mi, wie pan, nie chodzi o samą słuszność czy niesłuszność szczepionek, bo być może jeżeli szczepionka będzie, ja sam się zaszczepię, nawet dobrowolnie. Natomiast właśnie chodzi mi o to, co danym władzom w danym kraju wolno, bo jak obserwuję rzeczywistość w Polsce, no to tak naprawdę mam teraz wrażenie, że polskim władzom wolno po prostu wszystko. I to jest bardzo przykre, stąd też zastanawiam się, jaki system byłby najlepszy, aby jednak tę wolność, czy to w sferze ekonomicznej, czy gospodarczej, chronić. I dlatego też ta rozmowa z panem, panie No więc profesorze. Także. ja jeszcze wejdę w panu słowo. Ja mówię cały czas, należy oddać tak zwaną władzę społeczeństwu. Chociaż ja nie lubię używać słowa władza, bo władza jest niepodzielna, władza nie jest dawalna ani odbieralna. Władza jako taka należy do suwerena, czyli do społeczeństwa obywatelskiego. I polski rząd powinien sobie to uświadomić. Oni są Tak. reprezentantami, To prawda. oni są urzędnikami państwowymi, oni są płaceni z podatków. Bardziej wyraziście tego nie można określić chyba. Tak, ja się tutaj z panem całkowicie zgadzam. Kwestia jest, jak to im uświadomić, ale myślę, że to już jest zupełnie osobny wątek, osobna rozmowa. Panie profesorze, dziękuję panu bardzo, że ze Szwajcarii ze mną się pan połączył i z naszymi widzami. Ja jeszcze widzów zachęcam was do odwiedzenia strony veto.media, gdzie treści związanych z wolnością, czy też myślę, można powiedzieć z odpowiedzialnością, bo wolność z odpowiedzialnością jest bardzo mocno związana, o czym widzimy też na przykładzie szwajcarskim. Tam możemy znaleźć, zachęcam was, veto.media. I cóż, tyle myślę ode mnie. Dziękuję jeszcze raz, panie profesorze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Dziękuję, dziękuję panie redaktorze. Trzymajcie się, cześć. A więcej wolnościowej propagandy na veto.media. Nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!